witam serdecznie w pytaniach i odpowiedziach wersja spiskowe teorie w których to wy zadajecie pytania wyłącznie o te właśnie teorie a ja odpowiadam na nie zgodnie z kanonem tychże właśnie oznacza to że jeśli jakąś teorię przywołuję oceniam analizuję dokonuję analizy logicznej dokonuję syntezy porównania czy czegokolwiek takiego to wcale nie znaczy że w którąś z tych teorii wierzę bo to jest tylko taka seria rozrywkowa w której to podkreślam bardzo bardzo mocno że to, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe. O kolejności, w jakiej będę odpowiadał na te pytania, również zdecydowaliście wy w taki sposób, że głosowaliście na te pytania i ustaliliście hierarchię. Z tej ankiety wypadły pytania, które są niezgodne z naszymi zasadami, czyli głównie z taką zasadą, że ja nie ujawniam swojego stosunku do jakiejś teorii, a więc wszelkie pytania, czy dana teoria jest prawdziwa, albo czy będzie to, co w tej teorii się mówi, no to generalnie no tak nie za bardzo pasują. Wyleciały też, niestety, i tu bardzo ubolewam, pytania o takie, które łamią regulamin YouTube'a. jest regulamin taki, jaki jest, może kiedyś powstanie jakieś naprawdę niezależne medium, na które można jakoś realnie, uczciwie wrzucać filmy. Na razie jesteśmy skazani na YouTube. Wszystkie inne no albo mają bardzo, bardzo przycięte zasięgi, albo tak tylko trochę udają, że tam nie ma cenzury, tylko może jest taka w trochę inną stronę, że się tak wyrażą, albo mają bardzo małe zasięgi. No i... Co z tego, że tam mogę powiedzieć, co chcę, jak obejrzę to na przykład 100 osób. A opcja, że tutaj, że gdzieś tam będę publikował filmy, a tutaj zapraszał na tamte filmy odpada, bo to jest niezgodne z regulaminem YouTube'a i mi za to zamknął kanał. Zresztą tutaj akurat tym to się nie dziwię. Jak ja bym sobie zrobił na przykład platformę, to też bym sobie nie życzył, żeby moją platformą reklamowali cudzą platformę. Nie? To tak. Tyle. Dobra, drodzy Państwo, lecimy. Linki do wszystkich naszych social mediów są w opisie. Zapraszam właśnie do ich zalajkowania, chociażby dlatego, że wtedy będziecie się dowiadywać o tym, że już ankiety wjechały na grupę i można, można zadawać pytania, ale również na tych social mediach są rzeczy, których nie ma gdzie indziej. Tak, i, i, I także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Pierwsze pytanie od pana Emiliana. Czy widziane znaki na niebie, na całym świecie, mogą być zapowiedzią nadejścia Mesjasza? E, he, 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 he. No właśnie, to jest pytanie bardzo ciekawe. E, I powiem tak. Nie, kompletnie nie, nie odnosząc się do tego, czy którekolwiek z tych zapowiedzi nadejścia Mesjasza uważam za prawdopodobne, czy nie za prawdopodobne, chcę zwrócić Waszą uwagę na. Jeden zasadniczy, kilka zasadniczych faktów, a potem sobie porozmawiamy na temat tego pytania. Bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. Bardzo dziękuję za nie Panie Emilianie. Po pierwsze, Mesjasz się kojarzy wszystkim z Mesjaszem chrześcijańskim, z, Jezusa, z Jezusem. No to ja chcę zwrócić uwagę, po pierwsze, że to jest niejedyny Mesjasz, bo chrześcijaństwo nie jest jedyną religią, która występuje na świecie. Wręcz mam wrażenie, że za Kilka lat już nie będzie największą religią, która występuje na świecie. W islamie, w islamie Jezus jest jedynie prorokiem. W judaizmie zaś tak naprawdę to prawie go nie ma. Tam drugą jest całkiem ciekawy eksperyment społeczny. W Izraelu przeprowadzony któryś z youtuberów, Izraelczyk, Chodził po, po Jerozolimie, bodajże, i pytał Żydów o cechy pewnego człowieka. I pytał się ich, czy on jest pobożnym Żydem. No i odpowiadali, że tak, no bo to był rzeczywiście taki człowiek, który zachowywał się jak bardzo, bardzo pobożny Żyd. Potem się ich pytał, czy oni chcą poznać. Imię tego człowieka. Oni no mówili, że tak, no to przecież bardzo pobożny człowiek. Chcemy, chcemy się dowiedzieć, kim jest. On mówił, że Jezus. No i to były bardzo ciekawe reakcje, że się tak wyrażę. Broń Boże, nie atakuje Żydów, nie atakuje Izraelczyków, tylko zwracam uwagę, że takie pewne napięcia między religiami czasem są wywoływane przez hierarchów religijnych, którzy nie chcą stracić władzy i niestety tak to już jest, mówię niestety, ale gdybyśmy my, ludzie wierzący w różne religie, poświęcali mniej religii na walkę ze sobą, która nam kompletnie nic nie daje, a więcej poświęcali właśnie na rozmowę, to byśmy mogli dojść do naprawdę bardzo ciekawych wniosków, ale zostawmy to, to tak tylko jako wtrątkę ciekawostkę powiedziałem. Drodzy Państwo, no to tak, w judaizmie, w judaizmie Jezus tak naprawdę nie występuje. Z, z, dużym, z dużym, no nie, z grubsza, z grubsza nie występuje. W islamie występuje jako wielki prorok, natomiast w chrześcijaństwie Jezus występuje jako Mesjasz, który już przyszedł. A więc, jak Pan zadaje pytanie, czy ma być zapowiedzią nadejścia Mesjasza, no, to raczej nie chodzi o nadejście Mesjasza chrześcijańskiego, czyli Jezusa, bo Jezus to, co najwyżej może powtórnie przyjść. Prawda? I gdyby pan po prostu zapomniał tam przez nieuwagę i nie, nie wpisał tego powtórnie, i panu chodziło o Jezusa, to odpowiem również na tą wersję. Chociaż tu jest ciekaw, mniej ciekawe, ponieważ no Jezus powtórnie przyjść w chwale, by sądzić żywych i ubarłych. Jego Znajmie pismo ma przyjść dopiero po nadejściu Antychrysta, panowaniu Antychrysta, lat wielkiego ciemiężenia, czy wielkiego ucisku, to bodajże jest powiedziane, trzeciej światowej i wielu, wielu innych rzeczach, do których konieczna jest trzecia świątynia jerozolimska. Do niektórych z nich, tej takiej ostatniej najważniejszej, gdzie gdzie Antychryst powie parę rzeczy bardzo, bardzo istotnych z takiego punktu widzenia, powiedzmy, religijnego, on to musi zrobić w Wielkiej Świątyni Jerozolimskiej. A więc, dopóki nie ma Wielkiej Świątyni Jerozolimskiej, to nie mogą się stać te rzeczy, a więc nie może się stać to, co jest po nich, a więc powtórne przyjście na świat Jezusa. Czyli. Rzeczywiście, te dziwne znaki na niebie, które w tej chwili są, rzeczywiście, drodzy Państwo, i ostatnio po naszym materiale o najnowszym z interpretacją iPad Go 2 z perspektywy ewentualnego konfliktu na Ukrainie, bo tam też to jest i 2021, początku 2022 roku, też mi właśnie zwrócono uwagę, że jest strasznie dużo tych dziwnych znaków na niebie. Ale to nie może chodzić, raczej nie chodzi o Jezusa. Natomiast, drodzy Państwo, w islamie i w judaizmie też są Mesjasze zapowiedziani i wyznawcy tychże właśnie religii na tych Mesjaszy czekają. I teraz oczywiście dla mnie, jako dla chrześcijanina Mesjasz już przyszedł, nazywa się Jezus Chrystus i ma przyjść, w, ma przyjść znowu. Na to, czyli Ci, którzy, ten, który ewentualnie przyjdzie i poda się za Mesjasza, to będzie Adychryst. Natomiast, bo tutaj odłożę na razie w konserwy swoje przekonania religijne i postaram się być jak najbardziej obiektywny, bo to, że ja wierzę, jestem wyznawcą chrześcijaństwa, no to wcale nie znaczy, że muszę mieć rację. Równie dobrze może mieć, na przykład, rację Islam albo Judaizm, którzy to dopiero czekają na Mesjasza i ten, który przyjdzie, może być Mesjaszem. A nie Antychrystem. Ja wierzę, że to będzie Antychryst, bo, bo Mesjasz już był, ale to oni mogą mieć rację. Moja wiara to co innego niż. Jest taka. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co, mi, o co mi chodzi, prawda? I teraz tak. Czy te dziwne znaki na niebie mogą być zapowiedzią nadejścia na przykład Mesjasza hebrajskiego? Nie jestem uczony za bardzo w religii hebrajskiej, choć. Coś tam, coś tam wiem, coś tam, coś tam studiowałem, że się tak wyrażę, ale chociażby z faktu nieznajomości hebrajskiego, w zasadzie tam jakieś podstawowe słowa, tylko no to, to było w przekładzie i tak dalej, i tak no dalej, wiadomo, że to nie jest łatwe. Natomiast no, rzeczywiście są pewne znaki. I co więcej, te, rzeczywiście tam są pewne znaki związane, nazwijmy to z tym, co jest na niebie, ale przede wszystkim. Tam był znak w postaci takiej, że e, narodziła się ta jałówka bardzo specyficznego koloru. No i przede wszystkim to rabini, a tutaj no, tak jak w przypadku, nazwijmy to wiary chrześcijańskiej, no to kapłani chrześcijańscy, księża katolicy, pastorowie i tak dalej będą pewną taką wykładnią, tak w przypadku judaizmu, no rabini. E, no i rabini już jakiś czas temu, powiedzieli oczywiście nie wszyscy, tak, no bo rabin to nie jest ksiądz katolicki to jest oczywiste ale co chcę powiedzieć że ksiądz katolicki funkcjonuje w takiej pewnej piramidzie i ta i ta hierarchia kościoła katolickiego jest ściś, właśnie ściśle schierarchizowana na górze jest papież na dole jest wikary i oni się muszą słuchać, prawda? Więc tutaj jest pewien jakby taki kanon tego co oni mówią. W przypadku rabinów to już tak do końca nie jest. Jak tam mówił świętej pamięci Ludwiczek, panie święty nad jego duszą. Jeden rabin powie tak, inny rabin powie tak, prawda? Ale są tacy rabini i jest ich całkiem sporo i jeden z nich zdaje się był w rządzie Nataniachu, więc poważny człowiek, który już mówił, że mesjasz się urodził. I że Mesjasz już nawet jest na terenie Izraela. Więc to wszystko by się no bardzo, bardzo mocno, drodzy Państwo, dodawało. Na ten temat są materiały, więc zapraszam do przejrzenia playlisty o spiskowych teoriach. Czy są w Darknecie jakieś przecieki SMS-ów Ursuli von der Leyen i CEO Pfizera, albo jakie treści mogły zawierać? Drodzy Państwo, przecieków jako takich. Zobaczmy. Drodzy Państwo. Przygotowuję na ten temat bardzo poważny materiał bez zielonej poświaty. I, panie Marcinie, to jest bardzo dobre pytanie. Natomiast, jakby to powiedzieć, bo, bo ja bardzo dziękuję za to pytanie, to jest bardzo dobre pytanie. Natomiast chciałbym ten temat poruszyć w tej naszej serii bez zielonej poświaty. Tak stuprocentowo, całkowicie na poważnie, żeby, żeby jakby no, nie było, że, e, e, że tutaj, mm, że to jakieś taka, że to spiskowe teorie, bo to jest całkowicie bardzo, bardzo ważny temat i bardzo poważny. E, bo mi się wydaje, drodzy państwo, że co jak co, ale prezes firmy to jest chyba największym beneficjentem aktualnych wydarzeń w sensie, że firma, bo jako człowiek to chyba Bill Gates najwięcej zarobił, no to prezes takiej firmy i szefowa Unii Europejskiej, która nie dość, że jest jego klientką, no bo przez przez Unię było zamawiane te preparaty, ale także, która swoimi działaniami de facto przymusza do korzystania z tych preparatów, czyli nie tylko Płaci mu pieniądze, ale także zapewnia popyt i robi dystrybucję, to wydaje mi się, że wszelkie, wszelkie, wszelkie tutaj te kwestie powinny być całkowicie jawne. I to, że to jest właśnie niejawne, a wręcz, że tam próbuje się jakieś pewne rzeczy ukryć, czy jakieś tam wyniki badań, coś. No, no to, to wydaje mi się właśnie takie bardzo, bardzo, bardzo niefer. I sorry, że nie odpowiem na to tutaj, ale mam nadzieję, panie Marcinie, że mi pan to wybaczy i zrozumie, i że wy widzowie też zrozumiecie, dlaczego to powinno pójść bez zielonej poświaty. Pan Adam, czy dojdzie do czwartego rozbioru Polski? Panie Adamie. I to jest bardzo podobna sytuacja. Ja na ten temat mam vlog. Aha. I on już powstał ze dwa tygodnie temu i YouTube nie pozwala go puścić. I musiałbym w tym momencie teraz niejako opowiedzieć jeszcze raz ten sam vlog. Więc to by było bez sensu. A Albo też no i dojliczyć się z tym, że również ten nie zostanie puszczony, więc bardzo proszę o cierpliwość. Z YouTube'em zwykle tak jest, że po jakimś czasie, bo to tam automat się przyczepił, broń Boże, nie człowiek. I moje doświadczenia z YouTube'em są takie, że jak to człowiek sprawdzi, to to puszcza. Nie pamiętam ostatnio sytuacji, żeby. Jakoś, żeby, żeby po sprawdzeniu ręcznym przez człowieka, jak w jakiejś takiej niedalekiej przeszłości, żeby były problemy. Tylko trzeba się doczekać, że się tak wyrażasz. To człowiek sprawdzi. Czasem to człowiek sprawdza po godzinie, czasem po dwóch, a czasem to, to trwa, jak to YouTube mówi, dłużej niż zwykle. Pani Kate, czy, czy w Biblii są jakieś wzmianki o nowym porządku świata lub wielkim resecie? Co teorie mówią na ten temat? To jest tak. Wprost nie. Ale pośrednio moim zdaniem tak. Jak ja osobiście te fragmenty o panowaniu antychrysta, o wielkim ucisku i właśnie te, o wielkim zniewoleniu no to mi się one kojarzą bardzo mocno z nowym porządkiem świata. Ten fragment apokalipsy o, o, o bestii, która dostanie taką moc, że, i, i że będzie dadawała znamie, i, i, i że ludzie będą dostawać znamie bestii na czoło i na, tutaj na rękę, że nic nie kupią i nic nie sprzedadzą że nie zostaną tego znamienia bestii, i tak dalej, to mi się bardzo mocno kojarzy z obecnymi czasami, i na tej zas zasadzie bym, drodzy Państwo, no właśnie bardzo mocno kojarzył Nowy Porządek Świata z tym fragmentem Pisma Świętego. E, tak samo Wielki Reset e, wydaje mi się jakby mm, e, też pewnym elementem tej całej układanki. No bo żeby, żeby w zasadzie była taka możliwość, że nikt nie może nic kupić, nic sprzedać, no to w zasadzie trzeba by rozpierdzielić obecny system i to tak, tak całkowicie go rozpierdzielić, tak, 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 tak naprawdę porządnie, więc no właśnie to wielki reset to byłoby to coś, co mogłoby tej rozpierdziawki dokonać. Więc moim zdaniem tak. Pan Jan, czy możliwe, że obecną inflację wywołano, aby wywołać, aby wywołać planowany głód, aby spowodować wojnę o zasoby, którą miałby zatrzymać Antychryst? Jest taka teoria, choć trochę inna niż pan przedstawił. Że tak, jest taka teoria, że. Mm, że, 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 ma być, że ma być planowy głód. I o tym żeśmy nawet robili omówienie tej, 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 tej teorii, że głód ma być planowy, że, że, że rzeczywiście ten, 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 się, ten głód będzie, bo elity tego świata chcą, żeby ten głód był. Czy inflacja jest tym elementem, który wywoła głód? I tak, i nie. Bowiem Inflacja z jednej strony wywołuje coś większego niż głód, a z drugiej strony inflacja nie jest głodem. Boże, jak to zabrzmiało. Dobra, to, to może sobie wprost powiedzmy, czym jest inflacja? Inflacja to jest wzrost cen. Proste, tak? Jeśli generalnie ceny rosną, to mamy inflację. No i w tym momencie, drodzy Państwo, to jest wzrost wszystkich cen na wszystkie produkty, czyli, czyli to nie tylko ceny pożywienia idą do góry, ale też idą do góry ceny wszystkich innych produktów, czyli inflacja powoduje zubożenie społeczeństwa, a nie do końca głód. Natomiast drodzy państwo, głód to tak naprawdę wynika z tego, że jest za mało jedzenia. Prawda? A jak za mało, żeby ludzie mogli się wyżywić. Ale to się zazębia. Na przykład w momencie w którym przez inflację Mamy bardzo drogie środki produkcji rolnej, czyli na przykład paliwo, bo przecież rolnicy też zużywają paliwo, nawozy, bo sypią nawozami, żeby lepiej rosło, opryski, których ja osobiście nie lubię, ale bez oprysków są dużo mniejsze plony, i wiele, wiele innych rzeczy. To co wystąpi? Z jednej strony droższe jedzenie, więc tych ludzi, którzy będą biedniejsi, nie będzie na nie stać, I tu już mamy do czynienia z takim quasi głodem, jest jedzenie, ale ludzi na nie nie stać i dochodzi do takich paradoksów, że jedzenie ląduje w śmietniku, bo jest sklepowym, bo jest za drogie i ludzie go nie kupują, a z drugiej strony ludzie głodują, a żarcie gnije w śmietniku, a spróbuj wyjąć te żarcie ze śmietnika, to możesz strafić pod prokuratora, potem pod sąd. Takie, drodzy Państwo, rzeczy są w naszym, w naszym kraju, przynajmniej były. Ale wywołuje to również inną kwestię. W momencie, w którym to, te środki ochrony roślin są drogie, to nie tylko rolnicy kupują drogie i przerzucają je potem na, na klientów, ale również mniej ich kupują i mniej ich stosują, przez co plony są niższe. I oczywiście to się Końcowej kwestii przełoży na to samo, czyli na to, że jak będzie mniej jedzenia, to będzie droższe, ale już nie będzie tego, że to jedzenie jest, tylko jest za drogie, więc teoretycznie można jakoś zrobić ustawowo, że na przykład niesprzedane jedzenie trzeba oddać albo cokolwiek innego. Otóż fizycznie tego jedzenia po prostu brakuje, jest za mało, mamy głód sensu stricte. Do tego jeszcze. Dochodzą kwestie związane z problemami, z, z, problemami z, z transportem. Może pamiętacie moje wywiady z Polakiem, marynarzem, który tłumaczył, właśnie jakie są te zatory i co się z tym dzieje, jakie są skutki. A skutki były takie, że tam, gdzie były produkty, nazwijmy to długo psujące się, to jeszcze spoko, no bo dotarły nie w czas, więc na przykład, nie wiem, jakaś fabryka nie produkowała i tak dalej. One były, były straty przez opóźnienia, ale ten towar cały czas był zdatny do użytku. Natomiast produkty żywnościowe po prostu gniły. I tej żywności się bardzo dużo psuło, więc ona była droższa, nie dlatego, że była drożej wyprodukowana, tylko przez, czy nawet mniej wyprodukowana, tylko droższa, bo duża część się zepsuła. Także, drodzy Państwo, ta, ten głód rzeczywiście jest wywoływany i rzeczywiście w tą stronę idziemy. Czy głód może spowodować wojnę o zasoby? Moim zdaniem nie. Bo, w, no bo... No bo wojna o zasoby to się raczej kojarzy z czymś takim jak na przykład ropa naftowa, węgiel, czy metale ziem rzadkich, inne tego typu rzeczy, choć Zgadzam się, że um, zasobem są też tereny bardzo żyzne, na których można no, łatwo i dobrze hodować żywność. Czyli na przykład Ukraina, tam są bardzo żyzne ziemie. Drodzy Państwo, jak ktoś był na Ukrainie, to wie, jakie tam są dorodne warzywa, dorodne wa owoce, jakie one są tanie, one są piękne, smaczne, i tanie. A dlaczego są takie piękne i smaczne? Bo one są bardzo często nienawożone, one są bardzo często niepryskane chemią, bo tam nie trzeba. Bo tam i tak samo rośnie, bo tam jest fantastyczne nawet, tereny do uprawy ziemi. Więc w kontekście braku żywności, no można by takie tereny nazywać zasobem. Chociaż. Nie kojarzy się to wprost. Natomiast, drodzy Państwo, ostatnie zdanie, którą miałby zatrzymać Antychryst, drodzy Państwo, mi się wydaje, że już sam głód, sam głód i sama sytuacja napięcia, gdyby została rozwiązana przez Antychrysta, to by starczyło do tego, żeby zyskał bardzo duże takie poważanie międzynarodowe i żeby mogło się spełnić to, co to, co przewidziano, nazwijmy to w kanonie teorii, które spiskowe, drodzy państwo, są. Pani Kate, czy legendarne smoki to tak naprawdę niedobitki dinozaurów? Co teorie mówią na ten temat, drodzy państwo? Tutaj jest taka ciekawa teoria, która mówi, że Ziemia. Mm, od razu jest, yy, od razu, yy, jakby od razu została stworzona stara, o, tak bym to powiedział, i że były takie czasy, że ludzie i dinozaury żyli mniej więcej w tym samym czasie. Ja nie jestem zwolennikiem tej teorii, ale znani ludzie byli. Na przykład ojciec pewnego e, bardzo znanego mecenasa, celebryty w pewnej telewizji na trzy litery, który kiedyś był ministrem i koalicjantem PiSu, a teraz e, bardzo, bardzo mocno e, nienawidzi, e, nienawidzi tego Party. No i jego tata swego czasu właśnie głosił tą teorię, że ludzie i dinozaury żyli w tym samym czasie. Ja się z tą teorią, no, nie jestem, znaczy, ja nie jestem propagatorem yy, yy, żadnych teorii, natomiast ta nie wydaje mi się jakoś, Powiedziałbym, że odbiega od średniej wiarygodności i prawdopodobieństwa in minus, i to bardzo mocno. Chociaż tylko dlatego, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe i w drugą stronę też. Um, natomiast no, no taka teoria jest i właśnie tak mówi, że ludzie i dinozaury w tym samym momencie. No i druga teoria mówi, że właśnie te dino, że nie, no nawet ta sama teoria, tylko w bardziej rozszerzonej formie mówi, że. Um, jakby ten według nich fakt yy, pozostał w pamięci ludzi właśnie jako pewne opowieści o smokach. Tyle. No, no jest taka teoria. I tyle. Bo, ale to nie jest teoria, która jest uważana powszechnie za jakąś specjalnie prawdopodobną czy popularna. Nie jest. Raczej tak odeszła <słuch> zwłaszcza w Polsce w zaświaty razem z tą słynną koalicją Liga Polskich Rodzin, samoobrona i Prawo i Sprawiedliwość. Ale to też nie jest tak, że to tata tego adwokata to wymyślił. Ta teoria była dużo, 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 dużo starsza. On ją po prostu przedstawiał i to zdaje się, że jako fakt. Czy możliwe, że obecną inflację, to już było... Czy słyszał pan o teorii, że cara Romanowa zlikwidowali Orocjlidowie, bo nie chciał oddać w ich yy, władanie Banku Rosji? Jest taka teoria, pojawiła się w kilku miejscach, ale, ale ona nie jest jakoś specjalnie rozpowszechniona. Natomiast dużo bardziej rozpowszechniona jest teoria, która jest teorią historyczną, a nie żadną spiskową, chociaż o równym spisku mówi. I w zasadzie to ona jest chyba jakoś nawet jako fakt historyczny przedstawiana, że komunizm, a to, to komuniści rozwalili nie tylko cara Romanowa, ale i całą rodzinę Romanowów, i to w bardzo betyalski sposób dzieci też nie oszczędzili, jako komuniści, że komunizm został sztucznie implementowany w Rosji, carskiej Rosji, przez Niemców, po to, żeby osłabić Rosję jako potencjalnego wroga, jako potencjalnego wroga. Drodzy Państwo, no tam to, to, co teraz powiem, to jest zdaje się, fakt historyczny. Że Lenina przemycili do Rosji, bodajże w bydlęcym wagonie, w każdym razie jakoś go przemycono. De facto był agentem niemieckim, który miał po prostu zdestabilizować politycznie Rosję, po to, żeby ją osłabić. No. Wyszło mu to nadal dobrze. Rosja została tak osłabiona, że została całkowicie zniszczona, a na gruzach Rosji powstał Związek Radziecki. Czy oni chcieli powstania Związku Radzieckiego, to jest inna kwestia. Natomiast na pewno no, Rosja została zniszczona. Ja zachęcam do obejrzenia materiałów z cyklu Prociuch Historia. Paweł Historyk zrobił fantastyczny materiał. Z tą drogą niedawno do mnie dzwonił, może niedługo coś znowu nakręci. Zrobił ciekawy materiał, skąd komuniści mieli pieniądze. I tam on, posługując się normalnie klasyczną wiedzą historyczną bardzo fajnie tłumaczy właśnie pewne rzeczy związane z początkiem komunizmu, drodzy Państwo. Ech. Czy wizje po DMT ayahuasca mogą być prawdziwym obrazem świata po śmierci? Co mówią o tym teorie spiskowe? Ech, może to, drodzy państwo, najpierw przeczytam fragment, bo muszę wam szczerze się przyznać, że musiałem się do tego przygotować. Aja e, e, w języku Keczuła linia dusz, e, pnącze dusz, e, rytualny psychodelik e, zażywany w formie napoju zawiera DMT występujące w roślinach z gatunków akazja SP i y, minosa SP oraz y, harmalinę będącą inhibitorem MAO występującą na przykład w nasionach ruty y, stepowej. Jednak najczęściej y, 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 najczęstszą kombinacją roślin, którą stosują y, y, południowoamerykańscy szamani do przyrządzania wywaru jest banisterio Psis, capi y, oraz psychotria WIRDUS lub diplopteris cabrerana zawierające DMH. E, Ajhuasca, przygotowywana przez szamanów, działa silnie halucynogennie. Indianie spożywają napój, który jest y, zażywany przez szamanów. W celach leczniczych, a także by wprowadzić się w trans, mający y, Jakoby umożliwić im jasnowidzenie lub y, kontakt z mistyczną pamięcią plemienia. Podczas Sansu y, napój ten pije zarówno pacjent, jak i szaman. Obaj doświadczają wizji, w których duchy mają dyktować im, jak ma przebiegać kuracja. Innym celem takich seansów jest również wykrywa, wykrywanie klątw i uroków mających być przyczynami chorób. Seanse licznie odbywają się z reguły w nocy, a towarzyszą im zwykle stosowanie pieśni, okazanie muzyka i tańce rytualne. Stosowanie ajahuaski celach magicznych znane jest od tysięcy lat osoby które zażyły Ajahuaskę, twierdzą że doświadczyły duchowych objawień dotyczących ich celu na ziemi i prawdziwej natury wszechświata oraz doznały czystej miłości mądrości wglądu we własne wnętrze dotyczą, dotyczącego z, dotyczącego z utratą ego a także Otrzymały wskazówki, jak być najlepszą osobą, jak to możliwe. Doświadczenie to często jest opisywane jako przebudzenie lub odrodzenie. Efekty fizyczne to m.in. nieznaczne podniesienie ciśnienia krwi, a także wymioty lub biegunka. Prawdopodobnie prowadzone są badania nad przydatnością napojów, terapii zaburzeń lękowych, depresji i uzależnień. Badanie przeprowadzone w roku 2018 wykazało, że pojedyncza dawka tego preparatu znacząco zredukowała objawy depresji lekko lekoodpornej w grupie kontrolnej w porównaniu z osobami, którym podano placebo. Wśród osób, przez wiele lat pijących ten napój, w kontekście religijnym naukowcy stwierdzili bardziej stabilną osobowość, lepszą pamięć i lepszą integrację społeczną niż w grupie kontrolnej. Ciekawe, nie? No tutaj raczej, natomiast poszukałem sobie tak bardziej w darknecie. I powiem Wam tak, że tam nie było nic na temat tego, jak, że to jest obraz życia po śmierci, i tak dalej. Raczej, że kontakt ze światami, nawet było, że kontakt z astralem i wiele innych takich rzeczy, ale że, że, że życie po śmierci to nie. Ech. Najbardziej kontrowersyjny apokryf według Ciebie, zakazana Ewangelia to który to jest? O cholera. Nie lubię takich pytań, bo to są pytania z gruntu takie, takie wartościujące, takie z definicji. Z jednej strony są trudne, bo no są trudne. Nie dość, że można kogoś urazić, to jeszcze sam, drodzy Państwo, nie za bardzo wiem, bo one wszystkie są bardzo kontrowersyjne, tylko z różnego punktu widzenia. A długiego wywodu, drodzy państwo, nie zrobię, bo pozostało 25 minut. A zobaczcie, drodzy państwo, mamy tak. Z zakazanych Ewangelii coś już pojawiło na kanale: Ewangelia Tomasza 35 minut, Ewangelia Judasza, 30 minut, Ewangelia Marii Magdaleny 35 minut, Ewangelia Filipa. 36 minut. Potem mamy taką ewangelię, z której by wynikało, że Jezus Chrystus był zmiennokształtnym kosmitą. Ja podkreślę, że to ja tylko to omawiam, ja tego nie wymyślam. 34 minuty. No i ostatnio mieliśmy ewangelię dziedzictwa o życiu Jezusa i protoewangelię Jakuba. A do tego jeszcze to nie są ewangelie, ale to są zakazane księgi Biblii, czyli na przykład księga Henocha czy Apokalipsa Abrahama. To nie do końca są Ewangelie, ale z racji tego, że dużo ludzi to nazywa Ewangeliami, mimo, że nimi nie są, to też trzeba to wziąć pod uwagę. Ewangelie to są księgi radosne o życiu Jezusa, więc ta Abrahama no, z siłą rzeczy nie może być o życiu Jezusa, bo nie mówi nic o życiu Jezusa. Które są, drodzy Państwo, i one są wszystkie na swój sposób bardzo kontrowersyjne, Dlatego też nie weszły do kanonu Pisma Świętego, dlatego są albo apokryfami, co najmniej apokryfami, albo wręcz są w indeksie ksiąg zakazanych, są zakazanymi Ewangeliami. Zachęcam, żebyście sobie je wszystkie obejrzeli. Postaram się dać linki do nich do opisu, bo one są naprawdę świetne. Która I teraz tak. Na pewno jedna z najbardziej takich mrocz, jak to pani, kontrowersyjna, najbardziej kontrowersyjna, jedna z najbardziej kontrowersyjnych jest Ewangelia Mag Marii Magdaleny i Ewangelia Tomasza. Ze względu na ten sam fakt, że tam bardzo dużą rolę przypisuje się Marii Magdalenie. Ona jest kontrowersyjna dla, nie dla mnie jako dla chrześcijanina, ale ona jest strasznie kontrowersyjna z punktu widzenia Kościoła katolickiego. Generalnie w tych dwóch Ewangeliach Maria Magdalena przedstawiona jest jako najważniejsza z, z apostołów. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, w tej kanonicznej Biblii Maria Magdalena jest potraktowana bardzo po macoszemu. W zasadzie nie wiadomo, dlaczego ona się pojawia przy krzyżu Jezusa. I dlaczego matka Jezusa, czyli Maria, traktuje ją bardzo poważnie. Tam generalnie z kanonicznej Ewangelii wynika, że w zasadzie tej nie było i nagle się pojawiła przy krzyżu nie wiadomo dlaczego. Przez dłuższy czas Kościół katolicki próbował Marię Magdalenę de facto szkalować i wykorzystał fakt, że w Biblii jest jeszcze jedna Magdalena, prostytutka. Która tam się pojawiła i dla której Jezus był bardzo miły. Ale nie to, że cokolwiek z nią zrobił, broń Boże, tylko okazał jej szacunek jako dla istoty ludzkiej, czym pokazał, że był zajebistym gościem. I Jezus naprawdę był fantastycznym gościem, i niezależnie od tego, czy ktoś. Ja wierzę, że był, że był i jest Bogiem. Ale naprawdę takim ludzkim, fajnym kurde ziomalem. No, gdyby Jezus dzisiaj chodził po ziemi, to <noise> prawdopodobnie można by było z nim pospożywać różne substancje, które w różny sposób się spożywa. Również nazwijmy to w sposób wziewny, pogadać o życiu i by nie oceniał. Znaczy, I mówiłby, że jest kurde zajebiście, że. Że, że bądźcie szczęśliwi, bądźcie dobrzy i, i, i będzie świetnie. Jezus straszliwie radosny miał ten przekaz. Naprawdę fantastyczny, fa, fantastyczny gość, no, według mnie Bóg. Natomiast nawet jeśli ktoś nie wierzy w Boga i w ogóle uważa, że religia to lipa, to uważam, że powinien sobie poczytać o życiu Jezusa, bo uważam, że Jezus mógłby być. Przykładem dla naprawdę wielu ludzi, którzy są całkowicie ateistyczni, bardzo po fantastyczna postać, tak? No i. Um, no, sorry, za, sorry, za takie odstępstwo. No ale ja osobiście jestem bardzo zafascynowany postacią Jezusa. Eee, również z przesłaniem, jakie Biblia niesie, czyli że ci, którzy, moim zdaniem, takie jest przesłanie tej części, że ci, którzy są dobrze, że ci, którzy są altruistyczni, że ci, którzy przeciwstawiają się systemowi, słabo kończą. Że niestety, kurde, trzeba być bardzo ostrożnym, bo jak to ktoś mądry kiedyś powiedział, żaden, żaden dobry uczynek nie zostanie nieukarany. Przykro to, kurde, ale prawdziwe. Żyjemy naprawdę w porypanym świecie. Także sorry i wracają. Czyli jest ta Maria Magdalena, która się pojawia tam mniej więcej, nazwijmy to na początku. Tej części Biblii, która mówi o życiu Jezusa. I no, Także on się do niej zachował po prostu z szacunkiem, jak do istoty ludzkiej. Nie ze względu na zawód, że się tak wyrażę, nie odbierał jej człowieczeństwa. Ale wiadomo, jacy są ludzie. I ona się, nazywała Magda, i ona się właśnie nazywała tak samo jak Maria Magdalena. Ale to jest kompletnie nie ta Maria Magdalena. Nie ta Maria Magdalena. I wykorzystano zbieżność imion, do zrobienia z Marii Magdaleny prostytutki. Że to co po prostu z dwóch osób, z dwóch postaci w Biblii zrobiono jedno. I kompletnie jakby nie, nie, nie odnosząc się do tego, jakim cudem matka Jezusa traktuje w zasadzie jak równą sobie prostytutkę, która wcześniej miała w zasadzie tylko raz kontakt z jej synem, to się kupy nie trzyma, nie? No ale mimo wszystko przez naprawdę długie, długie lata to szło, e, pamiętam, że jeszcze mnie na religii tak uczyli, że, że, że to jest ta sama osoba. Potem już Kościół oficjalnie uznał, że to jest nie ta sama osoba. Niemniej jednak jakby w kanonicznej Biblii ta postać Marii Magdaleny jest całkowicie. Całkowicie marginalizowana, całkowicie jej nie ma. W tych dwóch Ewangeliach, o których powiedziałem, to są apokryfy. One nie są na szczęście zakazane, są tylko apokryfy publiczne, czyli Ewangelia Tomasza i Ewangelia Marii Magdaleny. Tam jest opisana Maria Magdalena jako bardzo ważna postać, która to do tego stopnia jest ważna, że jest taka jakby pierwsza między uczniami. I z której to Jezus czasem na przykład, przekazywał przez nią uczniom jakieś, rzeczy, jakieś informacje, rzeczy była taka, taką prawą ręką Jezusa była. I to już samo to dla Kościoła katolickiego, to jest kontrowersyjne jak cholera, i pewnie dlatego te Ewangelie wyleciały, bo Kościół katolicki jest stricte patriarchalny z tego pierwotnego, w tym pierwotnym tego słowa znaczeniu. Czyli nie tym współczesnym, co to feministki uważają, że patriarch... W zasadzie wszystko jest patriarchatem i patriarchat jest tylko zły. Yy, czyli to takie słowo wytrych, tylko taki takie pierwsze tego słowa znaczenie, Mówiąc krótko, Kościół katolicki wymyślił sobie organizację, czy w zasadzie Kościół katolicki jest organizacją, czy był tworzony jako organizacja, w której w zasadzie Prawa mają głównie mężczyźni i gdzie ścieżka kariery jest głównie dla mężczyzn, a kobiety to w zasadzie mogą no, co najwyżej pełnić rolę służebną w zakonach żeńskich i to tak dosłownie służebną: gotować, sprzątać, myć gary, opiekować się, takie, takie trochę słuszki i mężczyzn. A w zasadzie to nawet nie trochę, tylko tak, tak nawet prawie całkiem, czyli tak, tak naprawdę po hardkorze. Nie? I teraz w tym kontekście nagle wskakują dwie Ewangelie, z których wynika, że kobieta była pierwsza po Bogu. To tak trochę nie współgra z takim patriarchalizmem, bo to nawet z tego można by wyprowadzić, że kobiety nie tylko powinny móc być kapłankami, ale również może powinny być nawet tymi najważniejszymi kapłankami, bo to najważniejszą, pierwszą przy Jezusie była jednak kobieta. No i to jest, jest w instytucji, która tak bardzo nie dopuszcza kobiet do władzy, że, i to nie jest żadna teoria, to jest fakt że przez dłuższy czas, nie wiem, czy do dzisiaj to istnieje, ale przez dłuższy czas istniała, istniał specjalny, nazwijmy to, ry rytuał czy procedura przy wyborze nowego papieża, że jak już konklawę zdecydowało, że o ten kardynał ma być papieżem, to ten kardynał siadał na specjalnym fotelu, który, nazwijmy to, miał dziurę tam od dołu i inny duchowny mu tam wsadzał rękę i macał. Jak wymacał drążek i dwie kuleczki, to spoko. A jak nie wymacał drążka i dwie kuleczki, to głosowali jeszcze raz. Tak bardzo się bali, że kobieta zostanie papieżem. Podobno raz została. Papieżyca Joanna. I stąd się to wzięło. Natomiast zwłaszcza ta Ewangelia Marii Magdaleny ma taką sugestię, że być może Jezus miał dzieci. Czyli, że istnieje linia krwi Jezusa, i w tym wypadku, no to już by byłoby takie dość, powiedziałbym, um, dość takie wprost, że to raczej potomkowie Jezusa powinni dowodzić kultem. A to już jest dla Kościoła Katolickiego niebezpieczne, jak cholera, że się tak wyrażę. Nie? Yy, więc. Więc one z punktu widzenia Kościoła katolickiego są bardzo kontrowersyjne. Dla mnie, jako dla chrześcijanina, bardziej kontrowersyjna jest protoewangelia Jakuba i Ewangelia Dziedzictwa o Życiu Jezusa, bo one tam mówią, że znaczy, protoewangelia Jakuba. Nie, to jest Ewangelia o życiu Jezusa, ale ja to omawiam w jednym filmie, więc yy, Zakazane Ewangelie, Ewangelia o życiu Jezusa i protoewangelia Jakuba, więc zapraszam do obejrzenia jej, bo to jest w jednym filmie. Ale tak z grubsza, tam jest fragment, że Jezus jak był dzieckiem, to jest tej Ewangelia o życiu Jezusa. Tam jest fragment, że Jezus jak był dzieckiem, to wcale nie był święty. Nawet do tego stopnia, że yy, zabił tam yy, nauczyciela, który, co prawda, był łajzą i, i zasłużył, żeby zrobić mu kuku, ale chyba nie, żeby go zabijać. A poza tym, no, to jest jednak Jezus, nie? Yy, więc, 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 no wygląda to, tak powiedziałbym. No, wygląda to, jak, jak wygląda. No, tutaj powiem, że dla mnie, no, to, to, jest, to jest bardzo kontrowersyjne, właśnie um, śnie. Um, mniej kontrowersyjna jest Ewangelia Judasza. Ewangelia Judasza z grubsza mówi, że, je, że Judasz nie, nie zdradził, tylko Judasz zrobił to, co zrobił, bo został poproszony. I że gdyby nie było tego, co nazywamy zdradą Judasza, to Jezus nie zostałby ukrzyżowany. A gdyby nie został ukrzyżowany, to nie mógłby cierpieć za nasze grzechy, więc nie, nie dokonałaby się taka rytualna pascha za całość ludzkości, czyli że on tylko, że on robiąc zło, tak naprawdę z, dobro uczynił. Natomiast ta Ewangelia jest dla mnie trochę niemądra, no bo skoro zrobił to, o co go Pan poprosił, to czemu potem walną samobuja? I to jest z grubsza tyle z tych do dzisiaj omówionych. Jest jeszcze kilka innych. Niedługo będę omawiał te inne. Natomiast jeśli chodzi o nie o Ewangelię, tylko Ewangelia Filipa też jest też jest mocna, też zapraszam do jej obejrzenia. Natomiast jeśli chodzi o księgę Henocha i apokalipsę Abrahama, no to z nich wprost wynika, że duża część tego, co jest w Biblii, to są opisy kontaktów z kosmitami, że po prostu starożytni Izraelici doświadczali bliskich spotkań Różnych stopni, bo tam nie tylko że widzieli UFO, nie tylko że UFO w kosmici wychodzili, ale także Abraham to wręcz został um, wzięty na statek kosmiczny. I o tym chyba dwa tygodnie temu było u było, było oddzielny film. O tym więc zapraszam do, do obejrzenia. Um, I one są o tyle mroczne, że pytanie, ile. Że, że dla mnie, jako dla katolika, jedno nie wyklucza drugiego, tak? Bóg, yy, Bóg może istnieć i kosmici, którzy się pod niego podszywają, też mogą istnieć, tak? Kurde, yy, na polskim YouTube znajdziecie ze trzy kanały na YouTube, które się pod mnie podszywają. Czy to znaczy, że ja nie istnieję? Istnieje. Czy to znaczy, że ten kanał, na którym jesteście, nie istnieje? Istnieje jak cholera. No. i To nawet to, że ktoś się pod nas podszywa, tym bardziej świadczy, że istniejemy, tak? Tak samo jak to, że ktoś się podszywa pod Boga, to też nie oznacza, że Bóg nie istnieje. Natomiast pytanie, ile z tego, co mamy w Starym Testamencie, pochodzi od Boga, a ile pochodzi od kosmitów, którzy się pod Boga podszyli? I tutaj zaczyna się robić naprawdę bardzo, bardzo mrocznie, zwłaszcza, że Abraham jest przecież kanoniczną postacią biblijną, to jest, zdaje się, dziadek Noego. Który tam no, w Biblii tej kanonicznej też występuje wiele bardzo takich no, mocnych rzeczy, czy jest z nim związanych, prawda? Natomiast w swojej części, czyli tej w tej, e, przepraszam, Henoch, Henoch, sorry, cofam, Henoch jest, Henoch jest dziadkiem Noego i tutaj mówiłem o Henochu. No, dużo rzeczy jest z nim związanych, natomiast w jego części, czyli w księdze Henocha, no to wprost mamy, kurde, poopisywane rzeczy, które on opisuje jako kontakt z Bogiem, a które dla kogoś, kto z dzisiejszej perspektywy na to patrzy, w sposób są opisem kontaktu z kosmitami. Przez, istot, przez kogoś, kto żył kilka tysięcy lat temu i po prostu no, był nieznajomiony z dzisiejszą technologią. Także serdecznie zapraszam do obejrzenia tych filmów. One są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Pan Jan, wysoki ktoś, o którym mówi pan Jackowski. Czy wiadomo, o kogo chodzi? Nie, nie wiadomo. Niestety nie wiadomo. Pytałem Krzysztofa kilkokrotnie o to. Czy on tutaj nie ma może ochoty rozwinąć tego tematu? Pytam go też prywatnie, obiecywałem, że nikomu nie powiem. I mówi, że, że na razie nie ma. Nie ma przeczuć do tego, o to, o to wizji, także że nie, niestety nie. A też chciałbym wiedzieć, bo też coraz bardziej wygląda to tak, jakby no, PiS nie działał suwerennie. Mhm. Pan Marcin, zrobiłbyś teorię na temat zakazanych roślin, które są w stanie przedłużyć nam życie? Postaram się. Postaram się. Natomiast to jest stąpanie po bardzo cienkim lodzie. Nie? Zwłaszcza, że na przykład teraz, raz ostatnio wyszły badania, że olejek z konopi powoduje, że wirusa jest ciężej złapać. Nie? Ale podkreślam, że słowo, że olejek. No I te konopie są strasznie szkalowane. Niektórzy twierdzą, że właśnie ze względu na lobbying przemysłu farmaceutycznego, a także um, lobby monopolowego. To jest bardzo dobry, ważny temat, ale bardzo trudny, więc, drodzy Państwo, to mi zajmie długie miesiące i bardzo trzeba uważnie. Jakie są spiskowe teorie na temat WOŚP i Jurka Owsiaka, oprócz tej absurdalnej o uranie? Nie wiem, czy cokolwiek, co oprócz tego mówi się o Jurku, to już to są spiskowe, czy to czasem nie są fakty albo, e, albo, mm, albo poważne hipotezy. No, od czasu tej afery fakturowej, tych, tego procesu z tym blogerem Matką Kurka, no to tam o Jurku Owsiaku zaczyna się mówić naprawdę bardzo dużo rzeczy. I to ja nie wiem, czy to są spiskowe teorie. Wydaje mi się, że nie. Także spiskowych teorii chyba oprócz tej jednej nie ma. W trzeciej minucie, 44 sekundzie, iPad GO 2 widać Tygrysa i nowy rok. Właśnie rozpoczął się chiński nowy rok Tygrysa. Czy według teorii wydarzy się coś yy, z tego? Pan Jan, to widać musi być pytanie, które było zadane w poniedziałek albo we wtorek rano, bo we wtorek po południu właśnie robiliśmy analizę iPad GO 2 z perspektywy obecnej I właśnie na, ten, na tym się też bardzo mocno skupialiśmy. Tam jest właśnie, ta dziewczynka ma kurtkę z tygrysem. 1 lutego zaczął się rok tygrysa. Potem mamy symbol, symbol nowego roku, czyli te fajerwerki i tak dalej. Chiński nowy rok trwa dwa tygodnie. Dwa tygodnie od pierwszego, to już jest 14 lutego. Do tego Xi Jinping poprosił Putina, żeby ten nie atakował Ukrainy. Zanim się nie skończy olimpiada, nie, że w ogóle nie atakuj Ukrainy, tylko nie atakuj Ukrainy, zanim się nie skończy olimpiada, co jest bardzo, bardzo no ciekawe, tak? Czyli, że po, po zakończeniu olimpiady to tak. No, to, no to się bardzo mocno to wszystko dodaje. Zapraszam drodzy Państwo, żebyście obejrzeli, obejrzeli ten film. To jest film z wtorku, także. Niedawny, zapraszam, bardzo dobry. Pan Piotr, czy Metaverse i NFT są wstępem do uwięzienia ludzkości w Matrixie? Według kanonu spiskowych teorii, Metaverse tak. A NFT to są, jeśli dobrze pamiętam, to są te takie obrazki, które są unikalne. NFT to O NFT to mało się mówi. Ja osobiście to one się kojarzą z jakimś takim dziwnym wałem, no bo NFT to ma być taki podpisany obrazek, że jest unikalny. No ale nie ma fizycznie możliwości zabronienia, żeby go ściągnąć sobie na dysk. To takie dziwne trochę. Pani Klaudia, kto chciałby, aby ludzi na świecie było mniej? Nie wiem jak na to odpowiedzieć. Ostrzy po paprańce? To chyba, mm, tak można powiedzieć, psychopaci? Sadyści nie, bo sadyści to lubią się poznęcać, a nie wykończyć. Psychopaci, socjopaci. No. Coś takiego. Tak mi się wydaje. Miejmy nadzieję, że nie ci, którzy stoją na czele niektórych organizacji. Ciekawostka jest pani, Klaudio, to, że jeśli dobrze pamiętam, to pani jest psychologiem, no to pewnie zna pani te badania, że jest nadreprezentacja psychopatów w polityce i w wyższych kręgach korporacyjnych. Czyli dużo większe jest prawdopodobieństwo, że psychol, psychopata. Trafi się w polityce i na przykład jako korpodyrektor czy korpo prezes, niż na przykład w szkole, jako nauczyciel. Taka ciekawostka, co osobiście mnie bardzo mocno przeraża, bo wychodzi na to, że psychopaci są predestynowani in plus do robienia kariery co najmniej w polityce i co najmniej w korporacjach. Nie pamiętam, jak już i tak kończymy, to pozwolę sobie na taką małą jakby to powiedzieć taką małą no, prywatę pamiętam jak jeszcze studiowałem na zarządzaniu i marketingu nie to było same zarządzanie ale marketingu też dużo mieliśmy na wydziale zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i tam mieliśmy bardzo dobrze zajęcia z psychologii z facetem, który potem okazał się, że jest socjologiem, żeby było śmiesznie, albo profesorem socjologii został, bo to tam czasem to, z czego robisz magistra, potem doktora, i z czego zostajesz profesorem, to nie zawsze to samo jest. Ochinowski się nazywał. Bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo fajne zajęcia z nim były. I pozdrawiam, jeśli pan profesor to ogląda, pozdrawiam bardzo serdecznie, ale z grubsza o co chodzi? Chodzi o to, że pan, wówczas jeszcze pan doktor, Zrobił takie coś, że takie ćwiczenia, jak to zadał nam pytanie jako grupie, jakie są najlepsze cechy menadżera, jakie cechy powinien być, mieć menadżer. No i żeśmy tam mówili, no jak to grupa, nie? Wiadomo, że to tak trochę zmanipulowane, nie? no bo jak się pojawi takie, takie, takie określenie, które jest Pożądane, no to idzie na tablicę. A jak się pojawi jakieś takie nie do końca pożądane, no to można nie usłyszeć. Ale tylko troszkę. Bo rzeczywiście, żeśmy było zapisywane z grubsza to, co mówiliśmy, chyba nawet, głów... chyba nawet tylko to, co mówiliśmy. Ale tam no, pan doktor wypisał te cechy, które myśmy mówili. My jako grupa, żeśmy się zgodzili, tak, rzeczywiście, to są cechy dobrego menadżera, to są cechy osoby, która się nadaje do bycia na przykład prezesem korporacji. No i potem pan doktor, doktor psychologii wyciągnął książkę albo podręcznik chyba do psychiatrii i tam były cechy psychopaty i się okazało, że one są bardzo do siebie podobne te listy i wyszło z tego, że no niestety, ale Bycie człowiekiem w znaczeniu takim, że istotą ludzką, współczującą, e, empatyczną, bardzo mocno utrudnia karierę w korpo i utrudnia karierę w polityce, zwłaszcza w polityce. Podobno w polityce jest najwięcej psychopatów. E, I to jest przerażające, jak cholera że jak jesteś dobrym człowiekiem, to masz mniejsze szanse zrobienia kariery. To, to, to wiecie, to też nie jest tak, że w polityce sami psychopaci, nie? albo że na czele korporacji sami psychopaci, bo to natomiast no, zdecydowanie więcej niż takich niepsycholi. I co jest jeszcze ciekawsze, że im człowiek bardziej robi karierę, tym bardziej się uczy. Że niestety bycie dobrym, miłym, sympatycznym oznacza, że dookoła ludzie będą cię wykorzystywać, i że niestety trzeba się zrobić trochę takim, nazwijmy to, otoczonym różnymi murami, żeby właśnie cię nie wykorzystywano, żeby cię nie brano na litość, żeby cię nie oszukiwano i tak dalej. Czy wiadomo, o kogo chodzi w przepowiedni pana Jackowskiego o wysokim człowieku? Niestety nie, przynajmniej ja nie wiem i Krzysztof też nie wie. Dlaczego nasze telefony robią nam cyklicznie zdjęcia w podczerwieni? To nie jest prawda. Nie każdy telefon robi nam zdjęcia w podczerwieni, nie każdy ma do tego odpowiednią kamerę, po prostu. Ale rzeczywiście niektóre robią. I no oczywiście w teoriach można sobie to w różny sposób tłumaczyć. Szczerze mówiąc, nie, nie czytałem tych teorii, więc dokładnie nie wiem, jak to tam jest tłumaczone, ale mogę się domyślić, jak. Natomiast, drodzy Państwo, ja widziałem telefon z taką całkiem ciekawą funkcją, że on raz na jakiś czas robi zdjęcie i sprawdza, czy w ten sposób, czy jego właściciel się na niego patrzy. A wszystko po to, żeby się wyłączyć, jeśli zostanie odłożony na stół. A właściciel się oddali. I to jest na przykład fajne dla na przykład korpoludów, żeby tam korpolud nie zostawił odbezpieczonego telefonu, żeby mu się tam ktoś nie, zac... nie zaczął tam przeglądać tego telefonu. Albo też właśnie, a propos zdjęć oczu, sprawdzają telefony, czy. Sprawdzają telefony, czy... czy masz otwarte oczy. Jak masz zamknięte oczy, to znaczy, że śpisz, i trzeba się wyłączyć. Dużo ludzi. Ogląda sobie telefony do snu i po prostu taki telefon potem się wyłącza. To jest całkiem ciekawa opcja, takie wyłączanie. Ja ostatnio nie za, nie za bardzo, że się tak wyrażę, to nie jest dobre, bo wiadomo, że takie naświetlanie sobie oczu buzi w zasadzie głównie oczu przed snem. To powoduje, że potem masz gorszy sen i tak dalej, bo tam melatoniny się mniej wydziela. No ale niektórzy tak robią i zdecydowanie mniejszym złem jest, jak ten telefon ci się wyłączy, jak zaśniesz, niż jak, niż jak będzie ci cały czas grał, a ty będziesz spał, on ci będzie w oczy świecił, nie? I tyle. Pozdrawiam drodzy Państwo bardzo, bardzo serdecznie. Minęła godzina. Do zobaczenia jutro. Pa!